W niedzielę, tak radosny dniu dla Polaków, w radosnym momencie, kiedy wysyłaliśmy światełko do nieba, wydarzyła się tragedia w Gdańsku. Nastąpił akt przemocy, barbarzyństwa. Trudno nawet określić ten akt, a dotyczył, czy został dokonany na prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, samorządowcu od 21 lat, którego znaliśmy wszyscy, chyba nie ma człowieka, kto w samorządach pracuje, kto by nie znał tego prezydenta, człowieka, który miał odwagę podnosić wysoko krzywdnicę, który miał odwagę dyskutować z każdymi władzami, w każdym bądź razie osoba, która stała się ikoną solidarności i samorządności. Ja myślę, że powinniśmy minutą ciszy uczcić pamięć. Proszę nacisnąć
odpowiedni klawisz i rozpoczynamy głosowanie. Bardzo proszę. Dwie osoby są nieobecne, tak? Chyba wszyscy obecni zagłosowali. Szanowni Państwo, a zatem mamy wynik za chwileczkę. Głosowało 13 osób i 13 osób jest za. Dziękuję Państwu za dokonanie głosowania. I przystępujemy do punktu realizacji punktu 5, a zatem zamknięcie posiedzenia. Zanim zamknę, to przypomnę, że 31 mamy kolejną sesję. Materiały będą w czwartek przed sesją tradycyjnie. Co jeszcze chciałam? Oświadczenia majątkowe, rozumiem, że wszystkie zostały poprawione, to znaczy dwóch panów, których dzisiaj nie ma, to nie poprawili, reszta z Państwa poprawiła. Może to nie było takie jeszcze konieczne w tej chwili, ale myślę, że to już będziemy wiedzieli o tych błędach, które popełniliśmy na ten już ostateczny na rok wystawienie oświadczenia majątkowego. A zatem cóż, zamykam posiedzenie sesji, trzeciej sesji Rady Powiatu Najgorzej. Dziękuję Państwu za przybycie i do zobaczenia. Ja myślę, że to już jest tak, to jest okres ferii, więc tutaj pan Zespalewicz na pewno będzie mógł dojechać. Dziś i obiecał nam przecież tak, że jesteśmy w stanie dla przeprowadzenia 13.30. Do drugiej komisji. Tak? Tak. A